Cieszę się i dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie, bo może sobie na co dzień nie zdajecie z tego sprawy, ale robicie bardzo dobrą robotę dla miasta. Oczywiście sukcesy sportowe i emocje, które widzieliśmy przed chwilą, tego nic nie zastąpi i za to w imieniu swoim i kibiców bardzo wam dziękuję. Dlatego też ta wdzięczność nie może mieć tylko wymiaru takiego symbolicznego, chociaż to też jest ważne, bo satysfakcja, ale też przygotowaliśmy na tyle, na ile miasto stać, pewne gratyfikacje finansowe. Mam nadzieję, że to też będzie jakaś motywacja do dalszego rozwoju. Wierzę, że te sukcesy nie tylko na małym boisku, ale też dziewczyny pokazały naprawdę klasę w tym sezonie. I to bardzo dobrze, bo tak się składa, że bardzo dbamy o to, żeby warunki do rozwoju i do sportu w naszym mieście miały zarówno panie, jak i panowie na tych samych warunkach. I też kolejnym odzwierciedleniem tej polityki miasta jest to, co dzieje się w klubie Rekord. Za to bardzo dziękuję i jeszcze raz dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Myślę, że ten rok zapamiętamy jako rok, w którym tych sukcesów było sporo. Tak trudno w sporcie zespołowym uzyskać takie puchary, takie medale. Te medale również przekażemy tutaj do Urzędu Miasta, bo uzyskać medal w kategoriach Mistrzostw Polski czy puchar, no to jest to przeznaczone dla nielicznych. Cieszę się, że bardzo, że wśród tych nielicznych jesteśmy. I tak jak powiedziałem, ta dobra współpraca z Urzędem Miasta bardzo w tym pomogła.